skutecznej, stuprocentową metodę ochrony zabytków. Więc zapewne w naszym mieście takiej metody opracować się nie da. Ale w sytuacji, w której coraz więcej naszego dziedzictwa kulturowego po prostu znika, niewątpliwie konieczne jest doprowadzenie do stworzenia spójnej i kompleksowej polityki ochrony zabytków. W obecnej sytuacji najważniejsze jest wartościowanie, jest stwierdzenie, co tak naprawdę posiadamy, co jest warte zachowania, co zachować się da, co jest możliwe do ochrony. Bo wszystkiego zachować nie możemy. To jest niemożliwe ani ze względów finansowych, ze względów technicznych, jak również historycznych. W tej chwili jedynym urzędem, który może w 100% odpowiadać za ochronę zabytków, jest wojewódzki konserwator. Urząd Miasta instrumentów ochrony nie posiada. Nie posiada, bądź albo nie chciał ich sobie stworzyć, nie tworząc planów miejscowych, albo po prostu ze względów prawnych takich możliwości nie posiada. Dlatego też osobiście po 2 latach sprawowania funkcji miejskiego konserwatora zabytków podziękowałem za ten zaszczyt. Natomiast niewątpliwie w obecnej sytuacji konieczne jest doprowadzenie do współpracy wszystkich urzędów, które mogą cokolwiek w tej sprawie zrobić. Więc po wykonaniu takiego katalogu wartościowania, który określiłby, co należy chronić, musimy przejść do działań. Tymi działaniami to przede wszystkim tworzenie planów miejscowych, współpraca między władzami wojewódzkimi, między Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a Urzędem Miasta. Szerokie stosowanie kompetencji, jakie ustawa o ochronie zabytków daje Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Nakazywanie prowadzenia prac konserwatorskich i remontowych. Wręcz do wywłaszczenia w najbardziej drastycznych przypadkach. Ale z drugiej strony Urząd Miasta powinien zadbać o zachęty finansowe, o to, żeby wspierać tych właścicieli obiektów zabytkowych, którzy chcą o nie dbać. Dlatego ta współpraca jest niezbędna. Być może bardzo wartościowy byłby na przykład fundusz przeznaczony na ochronę zabytków, fundusz rewitalizacji, na który trafiałyby pieniądze pochodzące ze sprzedaży mienia należącego do miasta, na terenach, na których miasto chce prowadzić rewitalizację.